O czym gadacie? Eskel opowiadał o zleceniu na Samowiłę. Niezła historia. Zaraz dokończę, ale wpierw kolejeczka. Ale kopię po wątrobie. Co to? Mordownia. Spirytus pół na pół z białą mełą. Co się patrzysz? Yennefer poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, to lub. O co chodziło z tą Samowiłą? Wzięła takiego chłopka w tany, a on zamiast się cieszyć, że z życiem uszedł, zakochał się po uszy. Chciał, żebym mu ją złapał. Odmówiłem, więc spróbował po swojemu z rybacką siecią. No i pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku mazurki. Piękna historia. I z morałem. Tak, jakim? Trzymaj się z dala od niebezpiecznych kobiet. Możecie odetchnąć. Jen i ja nie jesteśmy razem. Już raczej nie będziemy. To by tłumaczyło, czemu pani czarodziejka ma muchy w nosie. Daj już spokój. Wybacz głupie żarty, Geralt. Nie wiedzieliśmy. Chcesz o tym pogadać? Nie. Chcę się napić. Da się załatwić. Zimno tu jak u lodowego giganta w dupie, panowie. Zaraz wrócę. Tylko się odleję. Dogadujesz się z Lambertem? Powiedzmy. Po prostu nauczyłem się, o czym z nim nie rozmawiać. To chyba długa lista. Hola, młodzieńcy. Co to za prywatka? Alkohol, pojadam wam, jest najgorszym wiedźmina wrogiem. Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusi? Ze skrzyni Wesemira. Krzyk młody w 1112. Staruszek zakładał go pewnie, jak szedł wyrywać panny. Czy jak to się wtedy mówiło? Smalić cholewki do dziemy. Młodzieńcy, bycie wiedźminem to nie śmiechy i krotochwile, lecz ciężka praca. Nie dla nas szczebiot dziadek, nie dla nas... Dobra, dobra. Jeden Wesemir wystarczy. Ściągaj to, bo mu pobrudzisz. I weź polej. Poleję ci, Eskel, poleję. I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w gipsie. Może zagramy w karty? Czemu by nie? Rozumiem, że na pieniądze. No raczej, chyba że wolisz w rozbieranego. Może wreszcie bym zrozumiał, co w tobie widzą kobiety. Dobra, porównacie, co macie w gaciach potem, a teraz mieszki na stół. O co mu chodzi? Nieważne, gramy.
Dobra partyjka, Geralt. Zwłaszcza ten ruch z... Dobra, dobra, koniec zachwytów. Polewaj. Ej, zróbmy coś śmiesznego. A co? Nudzisz się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nieśmiesznie. Przystojnie, jak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oxenfurtu. No? Zaczynasz od... Nigdy w życiu nie... I kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił... Pije do mnie. Brzmi dobrze. Zaczynaj. Nigdy w życiu nie... Przespałem się z sukubem. No proszę. Eskel, eskel, cicha woda brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Dobra, teraz ja. Nigdy w życiu nie obudziłem się po imprezie w samych gaciach. Geralt? Pal licho Lamberta, ale żeby ty? Co by powiedział papa Wesemir? Myślę, że papa Wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Dobra, Geralt, twoja kolej. Nigdy w życiu nie... Nie uciekłem od kochanki przez okno. O, ciekawe, co to za twardziel was nakrył, że tak spieprzałeś. Nie o to chodzi. To był przyjaciel. Nie chciałem sprawić mu przykrości. Te, prawdziwy z ciebie druh. Dobra, panowie, lepiej kończmy. Starczy tej gry, bo już nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy. Wódka się skończyła. Kto idzie? Ja byłem. Poza grychę. No dobra. To ja idę. Kuchnia w tamtą, tą? Słuchaj, no, Lambert. Czy ty masz do mnie jakiś żal? Ja? Nie że... No, tak mi się zdaje. A wiesz, ty jesteś dla mnie jak młodszy brat. Upawy, wredny, ale brat. Gera. Dla mnie się tak, kurwa, nie wzruszyłem. Chodź no tu. Cholera. Potłukła się. Dobrze, że pusta. Ej, a gdzie jest Eskel? Powinien był już wrócić. Trzeba się rozejrzeć. To zadanie dla Wesemira. Znowu zaczyna. Zostaw już tę czapkę. Gdzież się podział nasz młodzieniec? Czyżby w niebezpieczeństwie był jak owen? Za mną w sukur! Rozlał wino i w nie wlazł. Musiałeś klękać, żeby to zobaczyć? Ja bym się schylił, on się chyba pożygał. Eskel, pijaku! Wyłaź! Eskel! 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 Hop, hop! Eskel, pijaku! Wyłaź! Eskel! 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 Ej! Słyszałeś? Coś jak... dyszenie rannej wiwerny. Cholera. Znaczy doszło do walki.
Eskel jest gdzieś blisko. Chyba sobie coś zrobił. Jedna blizna w tę czy w tamtą. Jemu to już różnicy nie uczyni. O! Patrz, tu jest! Razem z wiernym dzwoneczkiem! Ej, Eskel! Pobudka! Co się stało? Naprułeś się w trzy dupy! Co się stało? Wstawaj, idziemy pić! No i spokój się pożyga. Zawsze się tak kończy, jak chlejemy we trzech. No to doprośmy kogoś, jakąś babkę najlepiej. Żadnej tu nie ma, poza jedną. A jej lepiej nie budzić, wiesz. A ta czarodziejka, z którą gadaliście? Pomyśl. Włączymy megaskop, ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie, co wy na to? Lambert, ty co masz łeb? O, pewnie, że mam. To jak, wzywamy lożę czarodziejek na imprezę? To jest! Wzywamy, kurwa! Dobra, jak się tego używa? No, kręci się tu i tam i mówi coś po elficku. Łatwizna. No to dawaj, jedziemy. Czekajcie, przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy czarodziejkami i się wystraszy, nie? Wiem co. Załóżmy ciuchy Yennefer. Tam są jej torby. Co ty masz z tym przebieraniem się? No nie mądrzyj się, bo tak ci zasznuruje gorset, że się zesrasz. Nie marudź, Eskel, wbijamy się faza łaszki. No dobra, ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiem się? Nikomu. Ale zwiozła szpargał? Można by pomyśleć, że się tu sprowadza. Straż Geralta. Ta będzie na tobie leżeć, jak ulał. Tak, jak już puści w szwach. Nie gadaj, tylko się ubieraj. Nie w te. Nie pasuje ci do karnacji. Cholera, Eskel. Masz talie oczy. A ty jesteś osioł. No dalej, bo mnie pije. Dobra. Ja gadam, a wy coś róbcie z kryształami. Kedmil blede do in hokus pokus sare mare arce blatana. Co? Co to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Stróż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie, baranie, loża! Loża mnie dopadła! Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. Do łóżek, ale już. Zaraza, co za sen.
Widzę, że wszyscy już na nogach. I cuchną jak gorzelnia. Ten kapelusz to była pamiątka, Lambert. Daj już spokój. Zbierze się. Później poustawiasz chłopców po kątach. Przejdźmy do rzeczy. Udało ci się coś ustalić? Kiedy wy polowaliście na widłogony i bawiliście się megaskopem, ja przyglądałem się umie. I zauważyłem, że w chwilach, no jak to powiedzieć, ograniczonej świadomości, zachowuje się inaczej. Kiedy Uma zasypiał, budził się, było coś innego w jego ruchach, spojrzeniu, ale tylko przez chwilę. Dlatego wprowadziłem go w trans. Z początku nie było efektów, ale kiedy wszedł w najgłębszą fazę letargu, usłyszałem coś jakby westchnienie czy jęk. I to nie był głos Umy. Nie bardzo wiem, jak to ma nam pomóc. To siedź cicho. Dziękuję. I przepraszam za wcześniej. Chłopcy powiedzieli ci już, co zrobimy z Umą? Tak. Niezbyt mi się to podoba, ale zaufam ci. No dobrze, to co teraz? Możemy zaczynać. Trzeba tylko uważyć eliksiry. Ciekawe czemu... Nie zrobiliśmy tego wcześniej? Bo preparaty do prób są silnie reaktywne i trzeba je podać zaraz po sporządzeniu. Zadowolony? Geralt, ty zrobisz eliksir. Proszę, tu są receptury. A ty, Eskel, weź bimber. O nie, po wczorajszym to... I zdezynfekuj narzędzia. No, raz, raz, chłopcy. Jak wymierzyłaś proporcje, skoro nie wiesz, kto to widzieli? Dokonałam skomplikowanych wyników. Ekstrapolowałam dane i na podstawie symulacji... Czyli strzelałaś. Mikstury gotowe. Narzędzia też. Dobrze. Wesemir. Wyciąg z hakorośli na uśmierzenie bólu. Wiem. Robiłem to już. Eskel. Otwórz mu żyły i wstaw kaniule. A ty, Geralt, ustaw eliksiry w podajnikach. Gotowe. To otwieraj zawory. Kolejność dowolna. Środek znieczulający zadziałał? Gdyby nie zadziałał, ból doprowadziłby do szoku i śmierci. Czyli wszystko w porządku? Nie, ale w normie. Podaj następny eliksir. Miałem nadzieję, że już nigdy nie będę musiał tego oglądać. To po co zachowałeś ten stół, co? Geralt, następny eliksir. Co teraz? Teraz wystarczy czekać, aż eliksiry zrobią swoje. Co może zająć całą dobę, albo i dłużej. Wy możecie po prostu czekać, zgadza się. Ale ja muszę utrzymać zaklęcie stabilizujące. Organizm Umy nie jest tak plastyczny jak ciało chłopca, więc bez tego by...
Eskel, przepraszam. Czy mógłbyś... Pójść po szmaty się robi. Nie wierzę, że to robimy. Ścieramy żyli z podłogi? Nie. Próby. Jeśli to jest Ciri, jeśli to zniszczy jej organizm albo pozbawi uczuć, myślałeś o tym? Pewnie, że myślałem. Tyle, że nie mamy innego wyjścia. Teraz już nie, ale pośpieszyliśmy się. Trzeba było wpierw... Panowie, podłoga czystsza nie będzie. A mnie też trzeba wytrzeć. Geralt, może lepiej, żebyś ty... Daj spokój, Eskel. Nie ugryzę cię. No chodź. Ciało umy rozpada się od środka. Kiedy to się skończy, trzeba je na nowo uformować. Albo umrze. W waszym przypadku podawało się mutageny, ale my użyjemy zaklęcia. Hej, Jen, przysypiasz. Co? Nie, wcale nie. Wcale tak. To zrób coś, żebym nie przesypiała. Nie wiem. Opowiedz mi coś. Znasz tę historię, jak byłem z Ciri na łyżwach? Nie. Nie przypominam sobie. To było tej zimy, kiedy tu trenowała. Ciri narzekała, że jestem zbyt surowym nauczycielem. Oczywiście ją zbyłem. Wtedy poprosiła, żebyśmy poszli na łyżwy. Niezbyt mi się chciało, nigdy nie jeździłem, ale nalegała. Jak tylko wyszliśmy na lód, zaczęła śmigać wokół mnie i krzyczeć. Nie tak, nogi, na przemian, przekładanka, źle, tyłem łyżwy, hamuj, nie pługiem. A już nigdy jej nie. Obudził się. Pora zdjąć klątwę. Szybko, przygotuj filakterium. Tat. Nevit. Sevir. Koal. Arriva. Endir. Nie, nie! Nie pozwolę na to! Geralt, żółty flakon, w mojej torbie. Cicho! Słuchaj. Koal. Koal. Kanyetat. Nevit Sivir. Koal, koal, kanyetat. Nevit. Arriva. Endir. Geralt. Otwórz filakterium. Kanyetat. Avalach, znasz go? Elf en el, jedzący. Gdzie jest Ciri? Ukryta. Wyspa mgieł. Ale nie jest
nie jest tam bezpieczna. Dziki gun. Gdzie jest ta wyspa mgieł? Wszędzie. I nigdzie. Słuchaj, nawiedzący. Nie odczarowaliśmy cię, żeby się bawić w szarady. Brevein Arvenzren. Na Skellige. Płyń za nim. We mgłę. Śpiesz. Śpiesz się. Próbowałem ją chronić, ale klątwa. Gon nie znalazł wyspy. Jeszcze kwestia czasu. Ale poza wyspą zwietrzy trop od razu. Geralt, dość. On jest cały czas o krok od śmierci. Jadę po Ciri. Chwila. Nie uważasz, że jesteś na winny odpowiedzi? Skąd znasz tego Abalacha? Co Ciri z nim robiła? Yennefer wam wyjaśni. Dość powiedzieć, że powinniście mieć go na oku. To nie jest przyjaciel. Może nie, ale skoro Ciri mu zaufała, to i my powinniśmy potraktować jego słowa poważnie. Słyszałeś, co powiedział. Kiedy zabierzesz Ciri z tej wyspy mgieł, Gon podejmie jej trop. I co wtedy? Będziemy na nich czekać z mieczem w ręku. Tak. Czas, żebyśmy ze zwierzyny stali się łowcą. Jak Geralt odnajdzie Ciri, przyjedzie tu, a Gon za nim. Będą myśleć, że nas zaskoczą i srogo się zawiodą. Wydamy im bitwę w 5 osób? W sypiącym się zamku? A mamy inne wyjście, poza odsuwaniem czegoś, co i tak jest nieuniknione. Przystojniak mógł wyciągnąć jeszcze parę osób, które potrafią robić miecze. Albo magię. Dobrze. Sprowadzę tu Ciri i sprzymierzeńców. Jest parę osób, u których mam dług wdzięczności. Jakieś fajne dziewczyny? Same. A wy co będziecie robić? Zajmę się Abalachem. Bez magicznej opieki umrze na pewno. Ze mną ma szansę. Niewielką, ale zawsze. A my z chłopakami naradzimy się, jak powitać nieproszonych gości. Dobra, czas się zbierać. Powodzenia. I pozdrów od nas Jaskółeczkę. Wracaj szybko, Geralt.